Zapraszamy Was na podcastową rozgrzewkę przed forum IAB. Razem z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o tym, co nas czeka w maju. Porozmawiamy o trendach, nowych technologiach, ale także twardych orzechach, jakie do zgryzienia ma branża marketingowa. Już 22 i 23 maja odbędzie się tegoroczne forum IAB, organizowane w tym roku pod hasłem 25 lat Gen Digital. Konferencja to 2 dni, 90 wystąpień, 100 ekspertów i ponad 1000 uczestników. Szczegóły dotyczące konferencji znajdziecie na stronie forumiab.pl. Tymczasem zachęcamy Was do obejrzenia i odsłuchania najnowszych specjalnych odcinków Mamy na to slajd. Mamy na to slajd. W ramach rozgrzewki przed forum IAB widzimy się z kolejnymi prelegentkami, które wystąpią ze swoją prezentacją już w połowie maja. Jest z nami dzisiaj w studio Anna Kuropatwa, Strategy and Consumer Analytics Managing Partner z Havas Media oraz Olga Barańska, szefowa zespołu rozwoju produktu reklamowego TVN. Bardzo miło nam Was powitać w naszym studiu. Dzień dobry. Cześć, nam też bardzo miło. Chcielibyśmy z Wami porozmawiać, oczywiście nie spoilerując całej Waszej prezentacji, bo ta pojawi się podczas tegorocznego forum o kapibarze. I to był bardzo intrygujący tytuł, więc jak sprawdzaliśmy tegorocznych prelegentów, zauważyliśmy, że to jest coś, o czym trzeba porozmawiać. W ramach rozgrzewki tylko powiem, bo niewiele wiem o kapibarze. Marta chyba jeszcze mniej. Potrafi wstrzymać powietrze pod wodą nawet na 5 minut, ale też się okazuje, że ma zadatki na gwiazdę, bo kapibara Klara była bohaterką projektu, którym w ramach całego zespołu się zajęliście. Opowiedzcie proszę, co to za projekt? Tak, czy nie znasz kapibary, to znaczy, że nie jesteś heavy userem TikToka, prawda? Jestem, ale chyba w innej bańce. A w innej bańce, tak. Czyli algorytm jamniki. Tu nie podpowiada. A, jamniki. No właśnie, skąd kapibara? Słuchajcie, no... skąd to się wzięło? Może zacznę od tego, bo historia była długa, ale to make the long story short. Razem z Olgą oraz innymi twórcami tej gry byliśmy uczestnikami programu organizowanego przez IAA, Marketing Masterminds, gdzie dostaliśmy zadanie stworzenia kampanii pro bono. Mhm. Mogliśmy dowolnie wybrać obszar, zakres, sposób realizacji i zaczęliśmy zastanawiać się, jakie są różne wyzwania, czy dla naszej branży, wewnętrzne, zewnętrzne. I finalnie, testując bardzo dużo, bardzo różnych pomysłów i rozwiązań, doszliśmy do tego, że my jako branża bardzo mało robimy tak edukacyjnie na zewnątrz. Czyli bardzo dużo jest programów, można powiedzieć, w branży. Coraz więcej się mówi well-being, wypalenie, troska o młodych i tak dalej. Ale my jako branża, która rzeczywiście robi bardzo dużo, jest bardzo aktywna i jest bardzo obecna w życiu młodych ludzi, bardzo mało robimy takich rzeczy my jako bezpośredni, nie wiem, nie tylko przedstawiciele firm, ale jako ludzie po to, żeby trochę samoregulować to środowisko, które też tworzymy. I stwierdziliśmy, że chcemy coś takiego zrobić, czyli żeby rzeczywiście trochę zacząć wyrównywać siły pomiędzy nami tutaj z agencji, czy z mediów, czy od klientów, a młodymi ludźmi, z którymi my chcemy mieć dialog, ale nie chcemy, żeby ten dialog był dla nich na przykład niebezpieczny, czy żeby nie był nie fair. W związku z tym stwierdziliśmy, że zrobimy taki projekt, który pozwoli dzieciakom zrozumieć pewne mechanizmy, które i tak ich dotyczą na co dzień, po to, żeby właśnie troszeczkę wyrównać te siły, dać trochę wiedzy w takiej formie, która nie będzie taką formą ex-katedra, że znowu pójdziemy i nie daj Boże zaczniemy robić prezentacje w szkołach. Webinary, albo właśnie tak, webinary, które są podstawową formą aktywizacji w ogóle uczniów, no nie? I to nie jest jakby żadna aktywizacja, o czym wiemy. Stąd też jakby taki jest takie źródło, można powiedzieć, akurat kapibary. Więc ten przeskok jest stosunkowo duży od takiego bardzo biznesowego programu, którym jest Marketing Masterminds, do misji kapibara, która jest taką bardzo gdzieś kreatywną i zabawową też w swojej formie, takim produktem. A to Olga, powiedz mi, jak duży to jest problem, bo my też googlaliśmy i wiemy, że faktycznie my jako konsumenci mamy ogromną styczność z przekazami reklamowymi. My sobie jako dorośli różnie z tym radzimy, co dopiero ci młodzi. Co trzeci nastolatek spędza w sieci dziennie ponad 4 godziny, no to jest pół w zasadzie dorosłego etatu. Tak, tak. Jedna trzecia nigdy nie weryfikuje podejrzane informacje, są narażone na skamy, na różne fake newsy, to jak duży to jest problem w Polsce? No właśnie, to jest ciekawe zagadnienie, dlatego że tak naprawdę ci młodzi ludzie teraz, wydaje się, że oni się z tymi smartfonami urodzili. Mówimy, że to jest takie pokolenie, które wiecie, które jest tylko w internecie, które wstaje i idzie spać właśnie z telefonem i oni tak naprawdę rzeczywiście są natywni w takim cyfrowym świecie, ale nie można powiedzieć, że są wszechwiedzący i na pewno jest tak, że nie mają takiej świadomości, uważności do tego, żeby się
się w tym świecie poruszać. Bo na pewno nie jeden nastolatek robi to lepiej niż jego rodzice czy dziadkowie, ale jak już przychodzi do tłumaczenia różnych zawiłych, wiecie, kwestii marketingowych, to wychodzi na to, że ci nastolatkowie tego po prostu nie wiedzą, nie umieją. I tak naprawdę nam, tworząc tą grę, nie chodziło o to, żeby przedstawić, wiecie, ten świat digitala jako taki zły świat, do którego ci młodzi ludzie po prostu nie mogą wchodzić, bo oni tam wchodzą i będą wchodzić, tak, bo to jest ich po prostu naturalne środowisko. Ale chcieliśmy im po prostu wytłumaczyć, jak być uważnymi, jak w tym świecie się poruszać i po prostu mieć taką świadomość, że tu jest pułapka, tu jej nie ma i jak wiesz o niej albo nie wiesz i wtedy się po prostu świadomie decydujesz na to, jak odpowiadasz. No to powiedzcie mi, no bo wiemy jakby skąd pomysł, tak, wiemy jaki jest problem, to teraz o co chodzi w Misji Capybara? Mhm. Misja Capybara jest grą edukacyjną, której celem jest przekazanie młodzieży, i no takiej wczesnej młodzieży, bo myśleliśmy o 7-8 klasach szkoły podstawowej, to też jest taki trudny wiek, wiedzy, które pozwoli im zweryfikować mechanizmy, które jakby marketingowe mechanizmy, z którymi się stykają w sieci. Gra jest w formie podcastu. Podcast dlaczego? Dlatego, że słyszałam, to chyba Tomek Wartnik kiedyś mówił, że jeżeli chcesz być kreatywny, to jakby musisz, im więcej przeciwności, tym większa kreatywność jest wymagana, więc ja uważam, że każdy, kto chce się spróbować w tym, jak bardzo jest kreatywny, powinien coś zrobić systemowo dla polskiej szkoły. Gdzie kolorowa drukarka, jakakolwiek drukarka, to jest właśnie luksus, tak jak troszeczkę wcześniej rozmawialiśmy, gdzie rzeczywiście czas jest ograniczony, nauczyciel jest jeden, dzieci jest 30. W związku z tym bardzo dla nas ważne było to, żeby to był samograj, czyli pakiet, który nauczyciel, też od nauczyciela wymaga jak najmniej dodatkowych treningów, dodatkowego zaangażowania, dodatkowego tłumaczenia. Chodziło nam o formę, która pozwoli jednocześnie dzieciakom słuchać, jakby przyswajać treści edukacyjne, ale też coś robić, bo wiemy, że jakby taka wykładowa forma też nie jest efektywna, tak? Więc rzeczywiście stąd jest ten podcast, tak? I w ogóle też sama Capybara, ona też miała przyciągnąć uwagę trochę tak naprawdę przez abstrakcję, odciągnąć nas jakby od tych bardzo poważnych, można powiedzieć, biznesowych tematów, też odciągnąć gdzieś od takich kontekstów, które dla branży też mogłyby być, wiecie, trudne, bo mówimy mimo wszystko o konkretnych graczach, konkretnych rozwiązaniach, które, no, to są firmy, tak? My wszyscy dla tych, w jakiś sposób z tymi firmami różnymi bardzo współpracujemy w całym ekosystemie. W związku z tym chodziło nam o to, żeby to było edukacyjne, ale abstrakcyjne, po to, żeby rzeczywiście najważniejsza była wartość ta taka wiedzowa, a nie to, że my mówimy, że ktoś jakby robi rzeczy, które są, nie wiem, nieetyczne, albo pewne rzeczy trzeba lepiej oznaczać, inaczej regulować i tak dalej. Czy tak? Rzeczywiście sama forma jest wyjątkowa, bo nawet pierwsza stykając się z materiałami tej gry, no to mamy screeny z różnych postów wyimaginowanych social mediów Capybary, mamy ten podcast, więc rzeczywiście to, co dzieciaki kręci i co często widzimy w Empiku, czy w jakimś smyku, że jest zalew gier detektywistycznych, to bardzo mocno czerpie z tego, więc nie jest to taki PDF, jak sobie wyobrażamy, że materiały dla nauczyciela na wychowawczą. Scenariusz leski, o Jezu, nie przeklinaj. Tylko jest to coś bardzo takiego interaktywnego, ale jeszcze chciałem dopytać o sam proces powstawania takiego scenariusza tej gry, bo myślę, że to nie było łatwe. Nawet Agata Małkowska-Szozda, czyli dziennikarka z Presu opisująca wasz projekt też w pozytywnym świetle, no sama jakby wychwyciła ten dylemat, że tak jak wcześniej Olga mówiłaś, że reklama sama w sobie nie jest zła lub dobra, bo ona z jednej strony ma tą funkcję informacyjną, więc jest pozytywna, ale no, niesie ze sobą wiele zagrożeń, fake news, o czym już Marta mówiłaś wcześniej, więc mieliście takie dylematy przy tworzeniu scenariusza, że na przykład to skręca w taką nie do końca dobrą jakby stronę, jeżeli chodzi już o konkretne zadania. Czy to było wyzwanie dla was? Wiecie co, na pewno mieliśmy, bo tak jak też mówiłyśmy wcześniej, my wszyscy jesteśmy z branży komunikacji marketingowej i same niejednokrotnie tworzymy strategie dla dzieciaków reklamowe, więc nam pewnie też było trudno, wiecie, właśnie oddzielić to, żeby gdzieś tam pokazywać po prostu jakieś wyzwania tego, jak ta komunikacja wygląda. Myślę, że ciekawe jest to, że ta gra jest właśnie detektywistyczna, ale ona gdzieś tam pod tą powierzchnią tej gry ma ten walor edukacyjny i też my, wiecie, prosząc dzieci o to, żeby wykonywały różne zadania, od razu narażamy je na zostawienie pewnych śladów w internecie i to też ma potem, to jest taki twist w tej grze, że te dzieciaki potem się dowiadują, hej, grając w tę grę,
też zostawiłeś masę śladów, wiemy o tobie więcej niż może powinniśmy wiedzieć, więc to też jest ciekawe. A jeszcze wracając do twojego pytania, no to my na pewno mieliśmy dużo takich rozmyślań na ten temat. Też w ramach tworzenia tej gry myślę, że niejednokrotnie złapaliśmy się na takim efekcie boomera, bo wiecie, tak, tworzyliśmy grę dla dzieciaków, które są od nas 20 lat młodsze i też to, co nam się wydawało może czasem śmieszne, pewnie dla tych dzieci nie było, więc też bardzo takim ważnym elementem potem było testowanie też tej gry i sprawdzanie, język, czy przecież, język, no, dokładnie. Jest... Dlatego wiecie, też ta wspomniana kapibara jest taką postacią, wydawało nam się uniwersalną bardzo. Bez względu na płeć, wiek, śmieszy właśnie i dzieciaki i jest taką właśnie pozytywną bohaterką, więc... No słuchajcie, jedno z najłagodniejszych zwierząt w ekosystemie, tak, także... No... Ten jak się kapibary. Tak, tak, wyjątkowo łagodne i pozbawione agresji. Dokładnie. Tak. A powiedzcie mi w takim razie, no bo trochę o tych wyzwaniach powiedzieliście. Przede wszystkim jakby szkoła i partner niełatwy. Mm-hmm. Po drugie to, że wy jesteście z branży i to jakoś tam tuneluje sposób myślenia. No po drugie wiek, czy różnica wieku. Czy jeszcze jakieś były wyzwania i były trudności? No bo też na pewno tych pomysłów wcześniej było dużo więcej, jakaś selekcja tych, tych rzeczy była. Co jakby z waszej perspektywy jeszcze było takiego trudnego w tym projekcie? Z czym się zmierzyliście? Czego może na początku nie, nie przewidywaliście? Co was zaskoczyło? To znaczy tak, sama dystrybucja produktu do szkół, no bo to jak myśmy myśleli, wiecie, my jesteśmy laikami, to był nasz pierwszy tego rodzaju projekt, chociaż mam nadzieję, że nie ostatni, pomyśleliśmy sobie tak, zrobimy grę i ona będzie super i po prostu my własnymi kanałami jakoś ją rozdystrybuujemy. I dopiero jak zaczęliśmy rzeczywiście coraz być coraz bliżej skończenia tego kontentu i całej gry, zaczęliśmy się zastanawiać, no właśnie, no ale teraz jakby content is the king, ale gdzie ta dystrybucja? No i słuchajcie, gdyby nie partner, szkoła z klasą, to absolutnie jakby byśmy nie byli w stanie masowo do szkoły dotrzeć. Wyzwaniem było to, że oczywiście byśmy, znaczy wyzwaniem było to, żeby właśnie znaleźć partnera, żeby dogadać warunki tak naprawdę dystrybucji tej gry, po to, żeby ta gra naprawdę żyła. To było takie wyzwanie, o którym na początku myśląc o samym produkcie nie myśleliśmy, tak? A finalnie okazało się to jedno z kluczowych elementów w ogóle, tak? Że pozyskaliśmy świetnego, bardzo jakościowego partnera, który w ogóle był otwarty na nas, no i na całą grę też, tak? I po to, żeby jakby włączyć w swoje projekty edukacyjne, bo umówmy się, my nawet jako taka grupka napaleńców, czy takich, wiecie, fascynatów, zadowolonych z tego, co zrobiliśmy, nie bylibyśmy mieć w stanie absolutnie takiego przełożenia na, no właśnie, na szkoły w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, tak? No, poruszyliście chyba bardzo ważny wątek tego, że taki działanie jak CSR pro bono, jednak chyba kluczowe jest zaangażowanie sojusznika, tak, który wam w tym wszystkim pomoże, też, zna grupę, żyje z tego, często to są fundacje. Mi się wydaje, że marki akurat też takim też komunikacji CSR-owej często o tym zapominają, że po prostu potrzebują kogoś, kto ich w tym wesprze, bo przecierają te szlaki już od lat. To jest klucz do sukcesu, no, zdecydowanie, bo też tylko dodam, że oprócz tego, że wiadomo, że zrobiliśmy tą grę po to, żeby ona głównie była w szkołach, to też z drugiej strony my tą grą chcemy zachęcić też ludzi z naszej branży, żeby po prostu tą grę brali i razem ze swoimi dziećmi, kuzynami, siostrzeńcami i tak dalej, po prostu sobie w tą grę grali i też uczyli jakby dzieci w swojej rodzinie tych mechanizmów marketingowych. Bo też bardzo często jest tak, że u nas w branży ludzie mają z tym problem, że ktoś się ich pyta, czym się zajmują i nie umieją wytłumaczyć tak naprawdę, czym się zajmują. Ja musiałam pokazywać ten spot, to ja robię, tak, to dopiero ludzie rozumieli. Tak, więc dajemy też takie narzędzie, żeby po prostu było łatwiej wytłumaczyć, Wreszcie wszyscy dziadkowie i mamy zrozumieją. A powiedzcie mi, no bo jakby wiemy już flow, dojechaliśmy z tymi grami do szkoły, no to co na to odbiorcy? Co na to ta młodzież, co na to te dzieciaki? Jaki feedback dostawaliście? Młodzież jest straszliwie wymagająca i rzeczywiście każda absolutnie niedoróbka, każde przeoczenie, literówka, to wszystko jest w pierwszych po prostu sekundach wychwytywane, chociaż myśmy robili testy, to nadal jakby taki test szeroko zakrojony. To jest być może też coś trochę, czego nam zabrakło, tak? Natomiast rzeczywiście feedback jest taki, że sama forma, sam pomysł jest świetny, że gdybyśmy mieli to robić drugi raz, pewnie byśmy do tych szczegółów, pewne rzeczy byśmy zmienili po to, żeby rzeczywiście jeszcze w jeszcze większym zrozumieniu warunków, w jakich funkcjonuje klasa w ciągu tych 45 minut, to w lepszy sposób
dopasować. Natomiast ten właśnie formuła takiego interaktywnego podcastu, detektywistycznego, gdzie dzieciaki są włączone w historię, gdzie coś się dzieje w tle, to jest świetny pomysł. Więc gdyby ktoś szukał takiego sposobu, coś by chciał do szkoły przekazać, zachęcamy, bo wiemy, że to działa. No i to jest moje kolejne pytanie, właśnie co dalej? No bo jakby po pierwsze, czy wy jakoś planujecie ten temat rozwijać, albo może jakąś inną edycję, a po drugie, gdzie wy jeszcze jakby widzicie obszary, gdzie my moglibyśmy jako branża coś dobrego zrobić? Czy jest jakaś gdzieś inna, czy w tych waszych rozważaniach pojawiają się jakieś inne tematy? No bo też chodzi nam o to i rozumiem, że też jest taka wasza intencja, żeby zachęcić branżę do tego, żeby coś robić, nie? To jakbyście mieli komuś podpowiedzieć tutaj gratisem jakiegoś tipa, jakie według was są takie obszary, jakie są wasze plany, to po pierwsze, a po drugie, jakie są ewentualnie obszary, które waszym zdaniem warto dalej eksplorować? Myślę, że my się bardzo mocno zapaliliśmy w trakcie tego, jak robiliśmy tę grę i mam nadzieję, też o tym tak gadamy wewnętrznie, że jeszcze coś będziemy pewnie razem robić w przyszłości. Nie mamy jeszcze jakichś konkretów w tym momencie, ale też wiemy, że kolejna edycja Marketing Masterminds pracuje nad jakimś projektem pro bono. Nie wiemy, co to jest, więc zobaczymy, może będzie jakaś kolejna gra. Nie mamy w tym momencie pojęcia. Ale na pewno to, na co warto zwrócić uwagę, jakbyśmy kogoś mieli zachęcać, to, że to już jest to, co Ania trochę powiedziała, że tak naprawdę nie ma takich projektów edukacyjnych, które mówiłyby o marketingu, bo jest dużo rzeczy, które mówią, wiecie, o cyberbezpieczeństwie, o różnego rodzaju rzeczach, które są takimi konkretami. To się takie bezpieczne wydaje ten marketing. No co tam, najwyżej nie kupię tej pasty. No właśnie, albo nakładek na zęby. Więc wiecie, mi się wydaje, że cokolwiek by branża i ludzie, którzy w tej branży są, nie zrobili w kontekście tego, żeby opowiadać trochę więcej o marketingu i o tym, jak on wygląda i na co trzeba zwrócić uwagę, to będzie naprawdę zawsze bardzo fajnym krokiem i dobrym posunięciem. Zdecydowanie. Tu na razie zrobimy krok. Więcej o waszym wyjątkowym projekcie będziemy mogli posłuchać i obejrzeć podczas tegorocznego forum IAB. Przypominamy 22-23 maja. Znajdźcie w agendzie taką prelekcję, która się nazywa Kapibara w polskiej szkole. Zakładam, że to jest jedyna prelekcja o kapibarze, więc łatwo będzie znaleźć. Jak branża digitalowa może zrobić coś realnie dobrego dla innych? Naszymi gościniami była Anna Krupatwa, Havas Media oraz Olga Barańska, TVN. Bardzo wam dziękuję za podzielenie się insightami. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Tak i przy okazji, jeżeli możemy, to byśmy chciały pozdrowić całą ekipę pierwszej edycji Marketing Masterminds, która wspólnie z nami tworzyła tę grę. Tak, też pozdrawiamy. Wielkie dzięki. Tak, dzięki. Jesteśmy w telewizji, także możemy wszystkich pozdrawiać. No i trzymamy kciuki, żeby branża faktycznie wzięła na tapet i wzięła pod uwagę to, co mówicie, i żeby tych projektów edukacyjnych było coraz więcej. Czekamy na sequel. Tak, bo polecamy, bo to jest absolutnie coś, co przynosi tak wielką satysfakcję, że dla każdego, kto po prostu czasem czuje się zmęczony swoją pracą, przytłoczony. Albo szuka sensu. Tak, to jest bardzo ożywcze i pobudza w ogóle absolutnie inne obszary mózgu i daje takie poczucie życiowego sensu, więc bardzo zachęcamy do projektów edukacyjnych w ogóle. Branżo do boju. Dzięki wielkie. Mamy na to slajd.